Jezus stoi u drzwi i puka. I Stefka doświadczyła tego, że Chrystus puka do serca jej życia. Bardzo proszę, podziel się z nami świadectwem. Nie znałam tej pantomimy. Rafał ją zaproponował, ale bardzo mi się podobało właśnie to, że Jezus stoi u drzwi i puka, ponieważ to był... To była kropka nad i, ostatnia kropla wody i werset, przez który tak naprawdę oddałam się w ręce Jezusa. Miałam różne maski w tamtym okresie. Byłam wtedy na aktorstwie na ostatnim roku i po prostu żyłam tak dniem za dniem, dzień za dniem. Wszystko, co sobie podpatrzyłam z różnych ról, to brałam do siebie. I różne miałam w życiu maski związane z tym, że one wynikały z tego, że po prostu nie byłam szczęśliwa w domu. Jako dziecko moje największe marzenie, i ono się nie zmieniło do dzisiaj, było takie, żeby tata kochał mamę. Żeby mama kochała tatę i żeby oni kochali mnie. Mój mąż mnie zna. I ponieważ tak nie było, to w pewnym etapie życia wyglądałam jak chłopiec. Nawet ludzie mówili, zwracali się do mnie w rodzaju męskim. Gdzie poszedłeś, gdzie byłeś wczoraj? Ponieważ tak wyglądałam, miałam taką maskę. Dlatego, że nie chciałam być kobietą, być dziewczyną i być w miejscu mamy, w miejscu ofiary. I nie chciałam, żeby się mężczyźni do mnie odnosili bez szacunku i poniżali. Dlatego wolałam być chłopcem. I z tymi maskami różnymi, tak jak miałam różne nawarstwienia, tak mnie Jezus spotkał, tak przeżyłam swoje spotkanie z Jezusem. Na aktorstwie to już tak wyglądałam w miarę dobrze. Można było powiedzieć, że jestem kobietą. To z kolei poszło w drugą stronę. Ale tak zakładałam te różne maski. Na przykład inna maska była taka, że nie miałam przyjaciół, bo wszyscy mówili mi, że jestem taka niedostępna, taka za idealna. Nawet jak na koniec roku mieliśmy przedstawienia, egzaminy przedstawienia, to jedna koleżanka wpadła na pomysł, żeby zrobić plakat i narysować każdego z nas, zrobić karykaturę. I nad moją głową byłam tam narysowana, taka. Nad moją głową było prima. Ja po prostu byłam samotna. Bardzo chciałam mieć koleżankę czy tam jakiegokolwiek przyjaciela, ale nikt się do mnie nie zbliżał. Bo ja tak chciałam zrobić wszystko doskonale, wszystko najlepiej, być pierwsza we wszystkim. I nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to wszystko robię, żeby sobie zasłużyć na uwagę i na miłość taty. Nawet ten kierunek aktorstwo wybrałam może tak... Marzyłam o tym oczywiście, ale może podświadomie chodziło o to, że chciałam skupić uwagę ludzi po to, żeby mi klaskali, po to, żeby tata też zobaczył, że jestem coś warta i że może mnie kochać. Że to nic, że jestem kobietą, to nic, że urodziłam się dziewczyną, że może mnie kochać. I pewnego dnia byłam już bardzo zmęczona, mimo że krótko żyłam, miałam 21 lat. Byłam tak zmęczona tym wszystkim,
Myślałam, że jak mnie przyjmą do Akademii Teatralnej i spełni się moje marzenie, to że już będę szczęśliwa i że w środku już będzie tak fajnie. I byłam zaskoczona, kiedy tak się nie stało. Przyjęli mnie. Byłam bardzo wysoko, jakby w tej klasacji, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale zaskoczyło mnie, że jakoś tam w środku to się nic nie zmieniło, że nadal było coś nie tak. I wtedy znalazłam się w Polsce na kilka dni. Byłam w domu rodzinnym mojej mamy i tam było cicho. I tam była cisza, tam nie było imprezy, tam nie było muzyki, tam nie było różnych głosów. Było cicho i ta cisza tak mnie przytłaczała, miałam różne myśli. Czułam się samotna, że poszłam do kuzyna, który mieszkał niedaleko. Wtedy jeszcze nie mówiłam po polsku za dobrze. I weszłam do ich domu. Kuzyn był w pracy, ale jego żona była z czwórką dzieci. I tam było coś inaczej. W tym domu po prostu atmosfera była inna. Było coś, czego nie znałam, nie mogłam powiedzieć, co to jest, ale bardzo mi się podobało. I tak rozmawiałam sobie z nią. Ona mnie pytała różne rzeczy. Ja ją pytałam różne rzeczy i tak ona się dzieliła, że również czuła taką pustkę w sercu, że próbowała zapełnić różnymi rzeczami i że to się nie udawało, i że w końcu zapełnił ją Jezus. Jak już zeszło na ten temat, no to sobie pomyślałam, nie no, tego to w tym kierunku to ja nie pójdę. To mi się kojarzyło jak z nudą i po prostu, że takie bardzo, czy takie za proste, że co ja powiem później w interwiu w telewizji, że co, że Jezus jest Bogiem? To musiało być coś bardzo skomplikowanego, coś bardzo inteligentnego, coś takiego bardzo zakręconego, żeby mogło być prawdą, że to coś takiego trudnego do osiągnięcia. Ale ona opowiadała po prostu swoje życie, swoje doświadczenia. Wrócił Marek, kuzyn. I on pierwsze co zrobił, jak wszedł do domu, pocałował swoją żonę. I wtedy sobie pomyślałam, no ja męża nie będę mieć, bo nie chcę być nieszczęśliwa, ale jeżeli bym już kiedyś miała w życiu, to tak bym chciała, żeby mnie tak kochał. Mają czwórkę dzieci, on wraca z pracy i ją całuje. I tak się cieszy, że ją widzi. Że widać, że między nimi jest autentycznie. I tak patrzyłam na ich relacje. Czułam to coś innego, co było w ich domu. Jakaś taka inna miłość, tak jakby była prawdziwa. I miałam dużo pytań. Zadawałam im pytania, a oni otwierali Biblię i mi czytali odpowiedź. I byłam zaskoczona, jak wiele odpowiedzi jest w Biblii. Ale doszliśmy do takiego momentu, że on mi przeczytał werset: oto stoją drzwi i kołacze. Jeżeli ktoś usłyszy głos mój i otworzy, wejdę z nim i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja nie rozumiałam słowa kołacze. I on wstał i to zagrał. Przypominam, że byłam wtedy na aktorstwie i to bardzo do mnie trafiło. Powiedział: wyobraź sobie, że ten pokój to jest twoje serce. Wyobraź sobie, że ja to Jezus. I ty stoisz tam w swoim sercu, masz zamknięte drzwi, a ja stoję i kołaczę. I zaczął pukać. Jak tak zaczął pukać, to ja nagle... Przyszła do mnie taka świadomość, że jestem grzeszna, że nagrzeszyłam, że to moje serce jest brudne. Ale on dalej mówił: jeżeli ty otworzysz drzwi swojego serca, to ja wejdę i zostanę tam. Będę z tobą wieczerzał, a ty ze mną. I zaczęłam płakać. Nie wiadomo dlaczego. Tak już zaczęłam szlochać, że mi było wstyd. Zrobiłam tak.
I oni wtedy zaproponowali, że się pomodlą, że jeżeli chcę, to mogę powtarzać tą modlitwę. Więc ja chciałam się pomodlić. Nie rozumiałam, dlaczego Jezus, wtedy też przyszła świadomość, że On jest taki czysty i że On jest bardzo mocny i że On jest Bogiem. I ta świadomość była silniejsza niż wszystkie dotychczasowe filozoficzne myśli, które przeczytałam gdzieś do egzaminu. Zaczęli się modlić, ja zaczęłam powtarzać i ja tak dzisiaj nie pamiętam, co ja tam powtarzałam, ale pamiętam, że w tej modlitwie widziałam krzyż Jezusa i na nim Jezus. I On tak patrzył na mnie i w Jego oczach była tylko miłość. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego. Przecież jestem taka brudna od grzechu. Moje serce jest czarne, a On patrzy na mnie z krzyża i w Jego oczach jest tylko miłość. Takiej, jakiej jeszcze nie doświadczyłam. Miłość bezwarunkowa. Nie musiałam zasłużyć na nią, nie musiałam perfekcyjnie coś zrobić. Nie musiałam być pierwsza, idealna i po prostu podskakiwać wokół Niego, żeby zasłużyć na uwagę i na miłość. On po prostu mnie kochał mimo tego grzechu. I wybaczał mi te grzechy. Wiedziałam, patrzyłam w Jego oczach i wiedziałam, że On wybacza moje grzechy. I że one są wybaczone. Na pewno w modlitwie prosiłam o wybaczenie grzechów. A później poprosiłam jeszcze o to, żebym mogła wybaczyć tacie. Za te wszystkie obrazy, które widziałam w domu i za to, co zostało w moim sercu przez to złamane. I to się też udało. I to, co Pan Jezus mi dał, to miłość bezwarunkowa. Nie umiałam kochać tak ofiarnie, tak, żeby się poświęcić dla kogoś. A nagle umiałam. Byli ludzie, których nienawidziłam, a nagle już ich nienawidziłam. Nagle już ich lubiłam. I to było tak niesamowite dla mnie, tak zaskakujące, że stwierdziłam, że rzeczywiście coś się stało. Bo po tej modlitwie, kiedy obudziłam się następnego dnia, tak patrzyłam na siebie, na ręce, na twarz, na, nie wiem, na nogi. I myślałam sobie, no coś wczoraj się stało, a jakby nic się nie stało, jestem ta sama. Ale później zaczęłam zauważać to, że już nie mam nienawiści do ludzi, których nienawidziłam, że już ich lubię, że potrafię też rozmawiać z tatą, napisać mu list, że to coś w środku tak się zmieniło, że wtedy zrozumiałam, że naprawdę coś ważnego i dużego się stało i że to ktoś we mnie dokonał. Jezus jest dla mnie największym prezentem.